co to jest? Okej. Jazzy, ona miała chyba na myśli Lilin, że nie się odechciewa czytać, jak ktoś cały czas KGW spamuje. Pisz Jazzy, więc sam odbanuj. W sensie skanceluj tego timeouta. Niestety, jak ktoś rozbija zdanie na dwie części, takie, że są rozdzielone czterema liniami, to się gubi kontekst. Co tu robimy? Drugi pirat? Kurde, mogę kupić tam Zoe. Tak sam myślę teraz. Set 3 będzie 18 marca. Nie no, karmy nie będziemy używać przecież teraz. O kurna mać! Ale beczka śmiechu. Co tu wjechało w ogóle? Szkoda, że nie mam drugiego pirata. O kurczę, patrzcie, Jazzy aż się poczuł i rozdał suba Lilin. Witamy Lilin w rodzinie. I dzięki Jazzy za subskrypcję rozdaną. Co ja myślałem zrobić z przedmiotami, to jest większe pytanie. Bo takie są trochę bez sensu. O, jak skoczył, Duncan mu zrobił. Kurde, nie możemy coś trafić pirata. Co teraz? Mamy taką tradycję, Lilin, za każdym razem ktoś nowy subuje kanał lub dostaje subika, to proszę, żeby się przedstawił, więc jakbyś miał ochotę się przedstawić, to byłoby super. Alfa, ile ma HP? Jasny gwint.
O! Ale zasadził kopa. Uj. Ale mi dziecko tam szantażuje. Kurde, no ciągle nie ma pirata. No tak by trzeba było zrobić, co? No nie, no Vanguard jest potrzebny. Sorry, zmintuję na chwilę mikrofon, żeby wam nie przeszkadzać. Chyba już po tragedii. Ogólnie to głównie rysuję, gram jestem Jagoda, gram ostatnio bardziej Minecraft Secret 2, a tak poza tym to uwielbiam fantasy metal. No i siema, witamy. To jest PBE, tak? Nie. Ciągle nie ma piratełkę. Ale mi brak tego piratełkę tutaj. A, zrobimy sobie Jeweled Gauntlet. Nie gram praktycznie w ogóle tym itemem. Jaki Jumpmeister. Taki Kronoś. Kurczę. No nie, ale w tej chwili musimy zrobić tak. Ale pirata ciągle nie ma, nie? Kurde, tego Ezreala bym kupił, ale szczenie jest ważniejszy. Szczenie jest chyba ważniejsze. Kolejny Dariusz. Oglądałeś Outsider na HBO już? W ogóle lubisz Stephena Kinga? Lubię Stephena Kinga. Nie wszystko, co on robi, nie? Ale lubię go. A Outsiders...
Co to jest Outsider? Coś mi się kojarzy. Za 1500 panie rozdał bułę. O! Idealnie. O, ale beka będzie, o kurna, ale będzie beka, o paniczu. Gracie znowu dają więcej golda? Tak. Ale muszą zabić kogoś. Ale będzie beka teraz tu lecia. Robimy tak, o. Tak, o, cyk, o. I co, i Bramble Vest na niego? Kurde. Na razie tak. Czy ktoś inny w ogóle gra? Dariuszem? Nie. Siema, Keiji. Co jest? Co to za beczka śmiechu znowu? Próba Leona nawet 40 pointy, że nie kupujesz? Ja nie lubię upgrade'ować jednostek, które nie będą carry za bardzo lub nie mają potencjału być game changing tak naprawdę. No nie wyszło coś tam od Dariuszowi. Teraz będzie 3-4, przecież teraz będzie szpatula. Jezu. Co i znowu będziemy robić bez sensu Rebela? Nie, to jest naprawdę tak z dupy taki testing to jest. Ten ale damage rozdaje w ogóle. Za miliard bułki. Zrobimy tak. Co jest OP? Ciężko stwierdzić, co jest teraz OP, bo co chwilę będą zmiany. I do tego jeszcze jest taka sprawa, że to... Ta karuzela tutaj, 3-4. Będzie tylko raz na 200 gier, a nie co każdą grę. Skąd wiedziałeś, że będą spatule, bo jest zbugowane. Ani.
45% na tier 2, tak? Super. Znowu, to jest tak, tak, naprawdę mi się to tak nie podoba, że musimy grać na Rebel. Jaki najlepszy item z pierwszej karuzeli? W secie trzecim? Nie mam zielonego pojęcia, nie wiem. Ja jebie. Niewiarygodne. Co mu się stało? Para 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 pam. To było disarm, to nie chcemy tego za bardzo użyć. Ile on w ogóle skończy na tego? 425 na 700. Ja naprawdę przecież tych spadów. Bez sensu są te gry. Przysięgam, to jest totalny bezsens jakiś. To jest jakiś totalny bezsens po prostu. Chalice of Favor, tam do niczego też niepotrzebny. Za często są te spatule, dobrze, że Mortu będzie to zmieniał. Darek do NBA i tam się kwalifikuje. Ja pierdzielę. No nie ma miejsca! Na tego Mordekaisera, no przecież kuźwa jego mać. Ale mnie to zaraz zirytuje. Nie mogę levelować, bo muszę mieć piąty level, żeby rzucać. Nie mogę go kupić. Hmm.
kuźwa. Ostatnia szansa teraz, żeby dostać ważne postaci. Dwa mać. Przecież nie wierzę. No przecież po prostu nie wierzę, co ja mam zrobić. Ale to jest znowu... Znowu jest to samo. Nikt nie gra tymi postaciami co ja. Na piątym levelu losuję i tylko jedną złotą postać mogłem zrobić. Wszystko inne się jakoś, kurna, rozpierdziela. No i teraz... Okay. To trochę pomoże. Tak dupa tutaj. Jednego Shena. Musimy zrobić kolejnego rebela. Tak naprawdę. No, sprawdzimy. Nie ma innej opcji. No! Lul. Sona. Absolutnie niewiarygodne. Tak, o, to są cztery rebele. Chalice. To jest nam niepotrzebne. Rebela musimy zrobić na Shenie. Spoko tam porabię. Everybody mądrzy, póki Dariusz. A tylko Rebel 6 mu damy i w ogóle będzie śmiesznie. Ta-da.
Pozdrawiamy kolegów. Ale będzie śmiesznie teraz. Teraz uwaga. Uwaga, teraz będzie jeszcze lepiej. Zobaczcie teraz Dariusza, co będzie robił. To będą w ogóle jaja. Tylko żeby nie skoczył na Leonę. Żeby ją zabije. W ogóle ulta zrobi? On nie dojechał nawet do ulta tej. Bang! Co daje Rebel? Tarczy i stakowanie damage'u. Przecież jak ten Dariusz zadaje milion damage'u. W sensie samymi autoatakami. Zobaczcie, on zadaje... 5600. Ale czemu mu przerwało CC? No przecież, błagam cię. On rozdaje autoataki za 700. Czy to jest taki mem, nie? Bo to nie jest, nie jest opłacalne. Ale spoko. Czy można odebrać koło fortuny za sobotę? Ale jak najbardziej. Tylko poczekaj, bo jeszcze chcę tutaj zobaczyć, czy czegoś nie wyrobimy sobie. Zabawnie. Jeszcze tylko ten szyn na złoty kolor, to by nam naprawdę tutaj się przydał bardzo. Ale wszystko, to testowanie jest bez sensu w pizdu, no bo widzicie, ja mam dwa pełne itemy ze szpatulą, ze dwa rebele zrobiłem, że to jest jakaś bzdura. Pan Dziekeń, przypomnij mi proszę po grze, dobrze? Zobaczcie, on ma 8 level, ja mam 7. Zobaczmy, co tu się stanie. O, nie zabił go. No tyle było zdankowania. 5600, 2500, 1200. Ale rozdał. Dariusz co porozdawał. Pełne itemy, nie wierzę. Nie bierę sera, nie bierę fona. Nie chcę mi się. Seraf byłby dolna Darka? No nie, on nie, nie może być Serafa, bo on musi mieć Rebela. Po co mi ma ten Mordekaiser w ogóle? Tak się zastanawiam w sumie. Chyba tylko po to, żeby łatwiej zbudować tego Shena. Dwa razy Wukong. No ale nie polimorfuj mi Darka. Bang. 6-3. 2-700. 3 koła. 3 koła. 5 koła. 3 koła. 3 koła. 28 koła. Rozdane. Okazuje się chłopak z dobrej strony. Jej!
O, ten to jest jeszcze większy rzeźnik. Jeszcze Jason nie upgrade'owałem. O. No, słuchajcie, brakuje nam jednej Sony, jednego Mordekaisera. Dariusz jest za 2 golda. O, na GA się zatrzymał. O Jezu, jakaś sierota. Blade Master. Nie wierzę. Co możemy dać na Sony? W ogóle wygląda jak z Mad Maxa. Jak go miał? Immortan Joe, nie? Zawsze się zastanawiałem, ktoś mi w ogóle może odpowiedzieć, dlaczego on się nazywał Immortan, a nie Immortal? Nikt był zajęty? Dobry żart. Dobry żart, ten Fawart. No. Bardzo duża szansa na Sonę dalej. Co to za śmiech był? Mordę 3 na benchu. No co ma robić biedny? Czeka aż trener go wpuści. No zaraz go wpuścimy, bo tak trochę bida trochę. A ten Chase tylko daje nam piratów. To już teraz niepotrzebne. Chyba, że taki flex robimy. Że mamy mordę 3, a nawet go nie będziemy używać. Siadło ci? Siadanie tutaj nie ma nic do znaczenia, bo tak naprawdę chodzi o to, że od momentu, jak robisz jedną postać na złoty kolor w tym samym tierze, to nagle wszystkie inne postacie są o wiele łatwiejsze do zrobienia. Dlatego byłem taki zirytowany w tych poprzednich grach, gdzie trafiałem złotą postać, a nie mogłem z innych złotych postaci zrobić, bo one są coraz łatwiejsze. Jak zrobisz pierwszą złotą postać, kolejna jest łatwiejsza. Zrobisz drugą postać, to ona się potem snowballuje i możesz trzecią i czwartą zrobić. Po prostu lepszą. No. Darek, ty bidoku, co ci się stało? Co się stało z Darkiem w ogóle? Ziggs. Bidok, paniczu. Nie, Shen to jest po prostu takie przegięcie pały, że to się w głowie nie mieści. Złoty Shen?
Nie do ujechania w ogóle jest. O. Ale gites. Masz tu Sona. Let us begin. Znaczy, zwróćcie uwagę na Sonę teraz, co robi.